Chciałbyś ukończyć SBC o wymarzoną kartę, ale nie masz ani kart, ani końców. Ja jestem Przemofut i w dzisiejszym poradniku pokażę Wam najlepsze tak naprawdę sposoby, jak zdobyć szybko i przyjemnie foder. Także łapeczka w górę, subik, a ja już lecę z tymi poradami. To może na początku taka podstawowa. Myślę, że większość z Was już o tym wie, ale warto mimo wszystko o tym wspomnieć. Róbcie wszystkie zadania typu, jak tutaj jest o Insignie. Róbcie te karty, bo widzicie, jest 91 overall, na rynku to kosztuje około 40 tysięcy, więc warto sobie zaoszczędzić, porobić te karty. Jak widzicie, już mam i Karasko zrobionego w tym przypadku, ale róbcie po prostu, jak ktoś się pojawia w SBC. Nawet jak nie chcecie tutaj grać Squad Battles, to możecie na przykład jednego z MLS-ów wrzucić sobie do rivalsów, spuszczać go w pierwszej nucie, dawać jakiegoś lepszego zawodnika z ławeczki. I wtedy powoli Wam się ta karta tak naprawdę sama zrobi, więc nie musicie tak naprawdę dużo wysiłku na to poświęcać, a macie kartę naprawdę za darmo, albo dużo kart, tak jak tutaj w przypadku Karasko. Oczywiście takie karty będą się jeszcze pojawiały w najbliższych tygodniach, także przypominam, róbcie to, bo naprawdę się opłaca. Skoro jesteśmy już w temacie zadań, no to pamiętajcie, że co dwa tygodnie o godzinie 19 w środę pojawia się coś takiego jak srebrne bestie. Musicie rozegrać 5 meczów z srebrnymi zawodnikami, całą jedenastką, za całość macie mega paczkę rzadkich kart, czyli taką za 55 tysięcy. Może Wam się wydawać to żmudne i trochę nudne, ale naprawdę, strzelacie 3 gole, odkładacie pada, nic nie musicie robić, dostacie mega paczkę, z której naprawdę może coś ciekawego polecieć. W ramach ciekawostki powiem Wam, że w FIFA, to była chyba FIFA 21, trafiłem z tej paczki, dokładnie z tej paczki, Ronaldinho Prime, czyli tego, którego akurat teraz można zdobyć za pomocą SBC, także jak widzicie, czasem warto, a naprawdę dużo razy miałem sytuację, że trafiałem jakieś walkouty, ekrany, więc naprawdę moim zdaniem warto to robić. Ciekawą rzeczą, żeby zdobyć jakiś fajny foder, jest coś takiego jak Moments. Jest to taki tryb, gdzie musimy robić przykładowe zadania i na przykład za wykonanie, no tutaj w przypadku na przykład tym, już to zrobiłem, wykonaj 15 podań, strzel bramkę, dostajecie jedną gwiazdkę. Jak zdobędziecie 15 gwiazdek, tutaj jest naprawdę moim zdaniem najlepsza opcja z tych wszystkich gwiazdek. Macie dostępnego pika 83 plus do wyboru. Jest to oczywiście niewymienne, ale jak potrzebujecie foderu na już, robicie 15 gwiazdek, od zera to Wam zajmie, zależy jakie będą zadania, ale tak nawet 15 minut, nawet mniej, 10 minut, macie pika 83 plus, albo trafiacie tam foder, zazwyczaj jest to jakiś walkout, albo no po prostu coś, co potrzebujecie, a w skrajnych przypadkach naprawdę można tam trafić coś dobrego, nawet do składu, także pamiętajcie, żeby to robić. Teraz pokażę Wam bardzo fajny sposób, który jednak wymaga trochę końców poświęconych, ale z własnego doświadczenia powiem Wam, że naprawdę warto, bo porobiłem sobie ulepszenia różnych lig premium, chyba, nie wiem, setki w tej FIFA, naprawdę setki, od grudnia cały czas nawalałem te SBC. Jak nawet pod 1000 to może podchodzić przeze mnie, ale nie będę o tym mówił. Robię po prostu sobie codziennie po kilka razy to. Mamy za to 4 paczki, 2 są wymienne, tutaj za te 2 składy, 2 są niewymienne, za całość mam paczkę za 45 koła. I powiem Wam, tak w obiegu ciągle po prostu robimy, to co trafię to przepalam, jak trafię czasem jakieś Casemiro, wpadnie jakieś De Gea za te wymienne paki, to sobie od razu sprzedaję, kupuję nowych zawodników do tych paczek i z czasem mi się zawodnicy zbierają, a czasem powiem Wam, wpadnie coś naprawdę grywalnego. U mnie był to Puskas urodzinowy, warty wtedy ponad 4 miliony oraz Alvarez wymienny z tej paki, dokładnie tej paki Future Stars oczywiście, także nie było, żeby nie było, że ja tutaj Was oszukuję, naprawdę umie z tego oddać. Ach, o tym, że ekrany, walkouty z tego lecą, to chyba sami wiecie, że to po prostu musi być, jak to są dobre paki dosyć, a nie wymagają aż tyle końców poświęconych, więc jak potrzebujecie foder na już, róbcie te paki, a naprawdę gwarantuję, że może naprawdę się udać coś grywalnego, a jak nie grywalnego, to foderkowego trafić. Kolejną fajną opcją, żeby zdobyć fajny, wysoko ceniony i tani foder, są takie SBC jak na przykład tutaj w przypadku Chiellini'ego. Mamy kartę 90 za skład 8-4. Jak potrafiacie jakieś karty z różnych rozbudów, o czym już mówiłem, takie 8-3, 8-4 wrzucacie sobie na przykład takiego Chiellini'ego lub tutaj, no w zależności na jakim etapie gry to oglądacie, ale zawsze są takie karty właśnie tanie, a naprawdę warte uwagi. Mogę Wam pokazać w sumie, jak to wyglądało z kart, które już porobiłem. No to był na przykład nawet ikonę warto zrobić, był to akurat Lineker 8-9, on był naprawdę tani, zrobiłem go za, no już się kończy w zasadzie ten Lineker niestety, ale ja go zrobiłem naprawdę tanio i miałem kartę, czy jest 8-9, czy nawet 91 overall, więc patrzcie po prostu, monitorujcie, jak jest jakiś, nie wiem, karta 90 za skład 8-3, 8-4,
a potrzebujecie foderu, to oczywiście róbcie. No jest wiele przykładów takich kart, to myślę, że nie ma sensu, żebym wam szukał. Myślę, że przekaz jest jasny, zrozumieliście mniej więcej, o co mi chodzi. Na przykład tutaj jest Luke de Jong, El Nesyri, Dolian Malen, dużo, naprawdę dużo jest takich kart, które tutaj warto sobie porobić, jako foder po prostu. To jest bardzo ważna sprawa. Jak macie ikony, teraz przez ten tydzień codziennie wychodziły jakieś ikony związane z La Liga. Tutaj macie coś takiego jak brązowy i srebrny skład. Przepalacie 11 zawodników rzadkich, brązowych i srebrnych, dostajecie za to paczuszkę z dwoma rzadkimi zawodnikami. Naprawdę to wydaje się niepozorne, ale często mi z tego oddawało. Robicie po prostu to na szybkości i macie szansę, żeby trafić naprawdę coś dobrego. Prawie zawsze się to zwraca, bo teraz karty rzadkie są mega drogie, a brązowe bardzo tanie. Żeby nie było, że was okłamuję, mogę wam pokazać. Wydałem ile tam? 300 końców może max tam na te karty wszystkie, bo miałem też w kluby i zobaczmy, może jakieś ekrany będą. Jak widzicie, są ekrany. Argentyna, SO, będzie to Romero. Zobaczymy za chwilę, ile kosztuje. Oprócz tego Ibrahimowicz. Za Ibrahimowicza dostaję 2000. Mogę na to od razu sobie wystawić, także 2000. I tutaj za Romero mniej więcej 200. Także mam około 4000 do przodu. Także widzicie, że to się po prostu opłaca zrobić. A jak już porobicie sobie te paczuszki, te ulepszenia, polecam sobie wrzucić przykładowo te karty do złotej rozbudowy. Wrzucacie 11 złotych kart. Najlepiej, żeby to było niewymienne, żeby końców nie tracić. I macie paczkę, złotą wymianę. Możemy od razu otworzyć, może jakiś tocik jeszcze z La Ligi wpadnie. No zobaczymy zresztą sami. Coś ciekawego. Akurat teraz bez ekranów, ale dostajecie rzadkie karty i teraz wam powiem, po co wam te rzadkie karty są potrzebne. Teraz w trakcie toców jest dostępne takie jedno magiczne SBC o nazwie rozbudowa, w tym przypadku La Liga Premium. Tutaj wrzucacie sobie po prostu 11 złotych rzadkich kart i macie szansę naprawdę, no nie powiem, że sporą, ale jakaś szansa na toca jest. A wiadomo, że toc równa się albo karta do składu, albo karta foderowa, także robicie sobie to. A jeśli nie, to jest kolejne naprawdę fajne SBC, które praktycznie w 100% wam się zwróci, czyli ważne mecze. Mamy tutaj w tym przypadku mamy Juventus, AC Milan, Borussia, Mainz, ale wiecie, o co chodzi. Wrzucacie sobie po prostu te karty, tutaj wedle tych wytycznych, robicie paki, otwieracie to, co wysoko ocenionego przepalacie lub sprzedajecie, no i macie po prostu obieg tego foderu cały czas. Prawie bym zapomniał. Kolejna fajna rzecz, która EA w tym sezonie praktykuje, czyli różne ciekawe paczuchy. Jak potrzebujecie foderu na już, bierzecie paka 30 piłkarzy 84+, i robicie tak naprawdę pół Ronaldinho za free. No może trochę przesadziłem, ale wiecie, o co chodzi. Naprawdę tu jest dużo foderu. Jak potrzebujecie to musicie po prostu robić sobie TPD. Codziennie praktycznie wychodzą jakieś zadania o TPD, czy to w srebrnych gwiazdach, czy tu jakaś sezonowa wymiana. Wszystko to jest cały czas dostępne, także nawet jak się nie będziecie spinać tam raz o 19 wchodzić do FIFA, to i tak tą paczuszkę sobie z czasem odblokujecie. Myślę, że tym filmem w miarę pomogłem i początkującym graczom, i trochę bardziej zaawansowanym. Jak widzicie, przede mną tocy już z francuskiej za 3 godziny, także ja chyba odpalę streamka i zapolujemy sobie na Mbappe. Ja już dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego materiału. Łapeczka w górę, wiecie, dla zasięgu, żeby była. No i dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej na kanale. Siemanko, cześć!